Siemaneczko, z tej strony Desokawa, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj troszeczkę nietypowo, bo dzisiaj zaczniemy od pozdrowień. I moi drodzy, chciałem pozdrowić przede wszystkim Damiana X Pompę, Noctisa, Skultiego, Ramziego, Ognika, Pazikstera, Bartosza TV oraz Dominika Julusia TV. Serdecznie was pozdrawiam, pozdrawiam też wszystkich, którzy mnie oglądają i moi drodzy, zachęcam do komentowania. No i tak, rozpoczynamy, znaczy kontynuujemy dalszą grę. Nie pamiętam, co się działo, zaraz się przekonamy. Czy jesteście gotowi na nowy minfak? Bo ja, tak, ja jestem gotowy, ja bym chciała się sobie zobaczyć coś ciekawego i nietypowego. I ta gra mi to zapewni raczej. 10 minut pozostało, także dzisiaj już myślę, że skończymy ten odcinek. Chyba się przedłuży troszkę. I tutaj jest napisane, że uzyskał kontakt z innym światem. Ale obawiam się, że to nie ja rozmawiam. No, nie wiem, to takie... Czy ma też się skojarzyło z tego, z spółki z House of Jumpscares? Bardzo podobnie. Jest cicho, kurna. Czemu? Przecież graliśmy w takie gry, ja już nie chcę żadnych jumpscare'ów. O, słyszycie? Fuckens. Kurna, czy też... Remember what I told about neon lights. Czy pamiętasz, co ci mówiłem o neonowych światłach? No i dobra. Jest jakoś tak cicho, nie? Zobaczcie, znaczy posłuchajcie. O! Down underground. Fuckens. Troszeczkę mnie obciarowało. No tak trochę creepy, że tak powiem. Ale mam nadzieję, że tu jednak nie zniżą się do poziomu jumpscare'ów. No ale jest nieprzyjemnie. O, co tam się dzieje? Co? Aha, tu wejść nie możemy? Aha, tu trzeba iść. Słuchajcie, reflektory walą. Co tu jest? Jakieś karteczki z pudełkiem. I tu karteczka jedna po drugiej. Nie możemy zajrzeć, co w tej karteczce jest. Kałuża. Taki labirynt. Nic specjalnego tu nie ma. Musimy iść za karteczkami. Mam nadzieję, że się nie cofnę do początku, bo się wkurzę. No. Jak to jest stary labirynt, pamiętam, nie wiem, czy kojarzycie... Matko. Nie wiem, czy kojarzycie tego czasu Windowsa 9.5 i 9.8, jak był wygaszacz ekranu, takie tego. Taki labirynt właśnie na wygaszaczu. Kurde, ale te światła były chamskie trochę. Muszę się przyznać. No proszę. Tu jest pieczęć. Pieczęć, którą trzeba pewnie tutaj jakoś zdobyć. Światła. O, no i dobra. Fuckens. Czy wam też się zdaje, że trochę się tu pomieszało? O, w mordę, ej. No to było słabe, nie? Dobra, uznajmy, że tego nie widzieliśmy. Idźmy dalej. O, fuckens. No przez chwilę myślałem, że to jakaś mgła, to jakaś twarz była chamska. No dobra. Miejmy nadzieję, że będzie coś mniejszego. Crawling time. Czas. Crawling. Nie wiem, pełzania? Aha, i na dole patrzcie, są windy. Chyba. Nie wiem, czy mamy zeskoczyć. Chyba mamy zeskoczyć. Tam dalej nie możemy iść. Zobaczmy. A, kurde. Musimy biegać, w której spadniemy pewnie. Ja pierdziele. Dobra, musimy obrać coś tu jest nietypowego w jednym miejscu. O, jesteśmy, dobra. Jesteśmy w rysowanym świecie, ale fajnie to wygląda. Jesteśmy w rysowanym świecie. Jest jakieś jajco. Co jajco? I ten... My pobiegamy trochę po tym dziwnym świecie. Już na pewno jest lepiej niż ta piwnica. Witamy w komorze marnowania czasu. Wkrocz do komory. Komnaty, komora, przepraszam. Chamber to jest komnata. Wkrocz do komnaty, by zacząć tracić czas, tak?
Pamiętaj, by wciskać guzik każdego, każdej minuty. Lub w przeciwnym razie czas, no, resetuje się, no, timer, tak? Czyli mamy tu timer. Dobra. Co, musimy... Wiecie co, tam musielibyśmy pewnie minutę czekać, ale nie wiem, czy w tym jest sens. Kurde, kusi mnie to. Specjalnie tak zrobili, żeby kurde, jak to komuś się nie będzie chciało, to żeby na psychę wejść, że może coś by się fajnego wydarzyło. Słuchajcie, dla naszego świętego spokoju, chodźmy do tej komnaty i poczekajmy tą minutę. Dobra, moi drodzy, nic to nie dało. Po prostu pewnie jakbyś nie wcisnęli guzika, to już się zrestowało. Dobra, tak to wygląda, to bez sensu zupełny, no ale o to tu chodzi. Dobrze, idziemy dalej. Jakieś lampy sobie dwie stoją. Takie, słuchajcie, w jakimś tam stylu one są. No, przede wszystkim są płaskie. I oświetlają ostro, aż oślepiają wręcz. No i dobra, tu mamy drzwi czerwone i niektóre elementy się zrobiły ten, czerwony, zauważcie, czyli może to nam wskazuje drogę. Mamy guzik, układ scalony i coś pryknęło. O, i mamy tego, pieczęć. Także, wow. Tam było ostro, musicie przyznać. Idziemy. Albo i nie. A wie co? Kurde, drzwi się zamknęły. Wie co, nie chciał mi się w sumie obudzić po długim śnie w takim świecie. Nie wiem, co on zrobił. Wiecie, nie ma gdzie iść. Wszędzie jakoś tak pusto. Coś czuję, że z tym time wasting... Z tym time wasting coś będzie też. Trzeba będzie znowu poczekać. A tu już was nie dokatował i po prostu zrobię jump cuta. A spróbujemy jeszcze iść dalej. Może gdzieś znajdziemy jakieś przejście. O! Dobra, jest coś. Koniec. 3 minuty. Co teraz mamy? Koniec chyba gry. No, koniec gry. Bo nie mogę się ruszyć. Autostrada. Ej, słuchajcie, to może jest ta... Baldur's Destroyer. To jest może ta tytułowa autostrada, nie? No dobrze. Chodźmy za strzałkami. Mamy tutaj już, moi drodzy, tą pieczęć. Także idziemy tędy. Co tutaj napisane? Heal the crushing steel. Warm leathered. See the breaking glass. Dobra. Jesteśmy dalej. O kurna. Wow, różowo. To trzeba przyznać. Guziczek. Aha, dobra, brama się otworzyła. O, fuckens. Dobra, jesteśmy. Przez chwilę się zeskizowałem, że gdzieś spadliśmy. W różową otchłań. Zauważcie, jakie te chmury. Tetris. Spada. Ciekawy pomysł. Mamy Baldur's Destroyera, jak już pamiętacie, który powinien coś niszczyć. No, jakieś te bariery. Tu coś się świeci. Ale nic z tego. O, patrzcie, tam musimy iść jak nic. Bo jest szyba. I ją musimy zdemolować. Come on, do góry! No! O! Widzieliście znowu to coś. Ale już tak dokładnie się przyjrzeliśmy temu. I co to może być? No, proszę. Mamy. Mamy pieczęć, idziemy teraz do tego. Do wyjścia.
Co to było? Nie wiem, ale wchodzimy. A to nie koniec! O, to nie koniec, moi drodzy! Jeszcze kawał drogi. O! 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 Ostro, dobra. Bardzo się podobają takie kafelki. Co tam się dzieje na górze? Nie wiem, ale idźmy tam. O Jezu, bym spadł. W mordę. Tam się coś dziwnego dzieje na górze. Niezłe niebo. Dobra, spadamy stąd. Albo i nie. Gdzie my jesteśmy? Co to jest? Tu musimy wejść do środka. Jesteśmy na samej górze pewnie. Od tego levela. Dobra, wchodzimy. Albo i nie. A! Może to trzeba rozwalić. Trzeba rozwalić. Rozwaliliśmy coś. I nie. O, patrzcie, cała symulacja poszła się walić. Niekończące się autostrady są daleko za mną, ale ja wciąż tu jestem. No miejmy nadzieję, że nie zostaliśmy ze swoją świadomością w pustym świecie. O, coś... O kurna. Coś się stało złego, chyba. Wciąż w tej pieprzonej komnacie ze świecącymi monitorami, tak? Dookoła. Ludzie przyszli do tego świata, a ja byłem ten szczęśliwy, że mogłem z niego uciec. Więc siadłem i pomyślałem o 1072, o coś, światłach, jakichś pewnie neonach, liczbach i drogach do ucieczki. Sposobach może bardziej. Nowe sposoby. Czas zero. I się wyłączyło. I koniec gry. Jak wam się podobało, moi drodzy? To chyba jakiś Rosjanin zrobił. Mi się podobało, ja lubię takie gry. Oby więcej takich, tak jak mówiłem. Mam nadzieję, że jeszcze jakąś taką znajdę i się dalej poszlajamy po jakichś dziwnych klimatach. I ten... Co, chciałem wam podziękować za ten, za bycie ze mną w tej serii. I ten, widzimy się w następnych odcinkach, tak? No i wyszło mi z gry, kulturalnie. Dobra, moi drodzy, to trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie.